Nie żartuję. Ale wie pan co? Bo pan tworzy dla siebie, dla społeczeństwa, dla alterego własnego, do szuflady. Ja tworzę ikonę, ponieważ w pewnym momencie poczułem taką potrzebę, taką chęć. Jest to też dla mnie terapia pewnego rodzaju, ponieważ no moje stare życie kiedyś zakończyło się kilka lat temu. Teraz mam swoje inne, nowe życie. Miałem w życiu jakieś tam pewne przeżycia i od tego momentu po prostu znalazłem taką ucieczkę w ikonach. Ucieczka, jednocześnie właśnie taki kontakt, bo pisząc ikony mamy bardzo bliski kontakt z Panem Bogiem. Relacje z nim. No ja wiem, ale jaka cezura była, że Pan zajął się... No, bo Pan miał przeżycia jakieś. Miałem przeżycia, o tym nie chciałbym mówić, ale natomiast no faktem jest, że właśnie ikona stała się dla mnie taką terapią i po prostu takim sensem życia. Czy jeszcze raz, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Mówiliśmy o symbolice kolorów. Ten smok, wydaje mi się, on ma te łuski niebieskie. Takie niebieskie łuski, pomarańczową głowę ze skrzydłami. To też tak, to właśnie tu jest ukazany ten smok w taki sposób. On wychodzi z tej pieczary, prawda? Jest to ni to smok, ni to wąż. Wiemy, że wąż to jest symbolem szatana, więc tu jest pokazany ni to wąż, trochę z węża, trochę ze smoka, trochę z tej kaczki, powiedzmy. Także tu jest ukazany szatan w ten sposób, że on jest właśnie mistrzem kamuflażu. Bo chodzi mi o sam ten użyty kolor, taki niebieski. Dlaczego niebieski, a nie na przykład zielony? Czy to też jakoś się unosi do symboliki? Ten kolor odnosi się jako właśnie w ten sposób przedstawione są łuski, odblask takich łusek. On ma być po prostu porównanie do węża, do łusek węża, prawda? Jeszcze na drugą rzecz zwróciłem uwagę, te lewe przednie kopyto na tą brązową ramkę jakoś tak wychodzi. Tak właśnie. Jest to rzadkie w ikonie, ale właśnie jest to stosowane. A szczególnie jest to stosowane dokładnie przy tej ikonie, że mamy kowczeg. Kowczeg to jest takie zagłębienie w ikonie, zagłębienie w desce, prawda? W tym momencie deskę mamy płaską, ale zamiast tego kowczegu mamy taką obwódkę białą, cienką. Ona tworzy nam niejako taką ramę, ale w oryginale właśnie, czy często właśnie w tych ikonach stosowane, w ikonie w tej konkretnie świętego Jerzego stosowane jest, że poza tą ramę wychodzi właśnie i zarówno to kopyto, ogon i jak to widzimy ta chusta. Ta chusta też jest ciekawa rzecz, bo chusta jest w takim, tu widać po tej chuście, że ona jest tak, coś się dzieje, że tu jest ekspresja, prawda? Chusta jako rzecz nie ma swojej woli, chusta jest rzeczą, nie ma swojej woli, nie ma duszy. Natomiast podmiot, człowiek ma swoją duszę, ma swoją wolę i on tutaj jest skoncentrowany na swojej woli, dokładnie wie, daje się ponosić Duchowi Świętemu. Bo święty Jerzy walczył ze smokiem, a tam ten wąż jest jako smok przedstawiony. To jest, generalnie rzecz biorąc, to jest smok. Jak widzimy, tu są ławy, tu są takie no, te skrzydła, niczym nietoperza. Ale tak jak mówię, tu są takie elementy troszkę połączone, że pokazują, że właśnie ten smok, tak jak już powiedziałem, jest... Ten szatan jest mistrzem kamuflażu. Także troszkę takie... Ten smok jest, ale on przypomina, on trochę tak zwodzi, prawda? Swoim wyglądem. Jak to zły. Jak to zły. To szatan jest? To jest szatan. Symbolizuje szatana. Upadły anioł, tak? Upadły anioł to jest szatan, tak? To demon z tego co wiem, ale no nie chciałbym się rozwodzić tu nad teologią. To już inny, następny to już temat. Troszkę inny temat. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze jakieś pytania są do autora? Ikony można, znaczy... Jakby ktoś był zainteresowany kupnem, to można bezpośrednio się z autorem kontaktować. Jakie koszta w takim razie? A ile pan daje? Nie koszta, tylko jaka cena chyba. Bo koszta to jedna rzecz. Od 1500 w górę. Dzisiaj ikona generalnie nie jest na sprzedaż. Nie, moim celem nie było tutaj przyjechanie, żeby sprzedać tą ikonę, ale ją zaprezentować. Tak, ale... A nie wiem,
czy było takie pytanie, bo tu rozmawiałam, czy tak. długo łącznie pan pisał? Długo? Pisanie, pamiętam. Łącznie w ogóle tak, właśnie tu... Bo to nie w jeden dzień, prawda? Absolutnie, właśnie to się różni od obrazu, od pejzażu, od jeżeli malujemy jakąś osobę, to jest to możliwe w przeciągu kilku godzin, ewentualnie kilku dni. Samo przygotowanie ikony, mamy deskę, samo przygotowanie pod szkic to trwa około 2 tygodnie, czyli jest cały rytm, po kolei tam odpowiednio trzeba przygotowywać ten grunt, później szlifować. A następnie sama malatura później to też zajmuje no co najmniej kolejnych następnych dni, co najmniej. A to dlatego, że pigment jest, ikona jest pisana temperą jajeczną. Jest to żółtko jaja połączone z białym winem, niesłodkim, białym, takim octowym winem. I do tego są pigmenty naturalne, takie sproszkowane. Mieszamy to wszystko, uzyskujemy w ten sposób farbę. No i za każdym razem tą farbę się rozrabia, to nie jest tak jak farby olejne, że otwieramy sobie tubkę i prawda, mamy gotowe. I za każdym razem każda kolejna warstwa farby nakładana no, powinna poprzednia wyschnąć. Także znowu pisze się ikonę, odstawia się ją na drugi raz, na drugi dzień przykładowo, bądź za kilka godzin powraca się do niej, dalej coś tam pisze się, dalej się nad nią pracuje. I to trwa no co najmniej kilka dni. A później werniks. No, na werniks, żeby zrobić werniks, pokryć tym wykończeniem, tym olejem, no to w ogóle ikona wedle prawideł powinna nawet do 2 lat czekać, żeby te kolory siadły odpowiednio i wtedy dopiero. Werniks też trwa jedno takie posiedzenie, to poświęcić trzeba cały dzień. Później znowu za kilka dni, znowu cały dzień. No nie jest to, że tak jest praca cały dzień, ale trzeba po prostu pilnować ten proces, bo tam się nakłada olej. Po pewnym czasie wraca się do ikony, patrzy się, ten olej jest wchłaniany w niektórych, szczególnie tych jasnych częściach, szybciej. Takie placki się robią, tu olej się wchłonął, tam się nie wchłonął, więc trzeba go rozsmarowywać z powrotem. I tak wracamy i kluczowe jest tutaj, żeby w odpowiednim momencie ten olej został ściągnięty. Zanim on się robi taki lepki, musimy go ściągnąć i zaczekać, aż on wyschnie i później za kilka dni kolejno powtarza się ten proces. A kanwą jest jakie drzewo? Różnie to bywa, zazwyczaj to jest lipa, a z tego względu, że no najczęściej ikony to są właśnie z chowczegiem, one są, one tu mają po prostu tą ramę, prawda, a w środku są takie wgłębienie jest. I to jest, no dawniej to robiono ręcznie, teraz lipa jest nie. Mięka. Lipa jest bardzo miękka, daje się strugać. Natomiast z tyłu mamy tutaj, jakbyśmy spojrzeli na tą ikonę, z tyłu mamy jeszcze takie poprzeczne wzmocnienia, tak zwane szpongi. Te szpongi są z twardego, zdębowego drzewa, żeby utrzymywały, ponieważ no tutaj jeżeli się gruntuje ikonę, to ten grunt nakłada się ciepły. Jego się tam gotuje odpowiednio w odpowiedniej temperaturze i to drzewo po prostu no wygina się. I te szpongi służą do tego, żeby po prostu utrzymać tą ikonę. A tym gruntem co jest? Grunt to jest kreda. Kreda bolońska, kreda szampańska, połączona w odpowiedniej proporcji z klejem króliczym, z wodą. Dzień wcześniej się to przygotowuje, bo to musi wszystko siąść, oczywiście trzeba to wymieszać. Warstw tej kredy jest 12, czyli no mniej więcej 12 dni powinno trwać nakładanie tego gruntu. 12 to jest też symbol 12 apostołów. No mówię, to jest tak bardzo szeroka symbolika tego wszystkiego, jak to się tworzy. No jest to bardzo ciekawe na pewno, dlatego... A ile pan stworzył takich ikon? Ile lat pan stworzył? Ja ikony piszę kilka lat. Ile? Niedużo, ponieważ, no tak jak powiedziałem, tych ikon nie piszę na akord. Nie, bo to zrozumiałe, jak jest taka... Na początku też uczyłem się ikony. Nigdy nie napisałem ikony takiej, że wziąłem sobie deskę i sobie próbuję, następnym razem sobie próbuję, robię sobie takie warsztaty. Nigdy tak nie robiłem. Do każdej ikony, do pierwszej ikony już podszedłem właśnie odpowiedzialnie, czyli
w taki sposób, że jakąś tam pierwszą zacząłem ją gruntować, później zacząłem szukać informacji, jestem samoukiem, więc dużo czerpię informacji z internetu, szczególnie właśnie na rosyjskich stronach można tam znaleźć dużo informacji, także musiałem sobie zmienić litery w telefonie na rosyjskie, gdzieś tam kontakty połapać, porozmawiać z ludźmi, którzy też właśnie to robią, dawali mi wskazówki. No i tak powoli, powoli się uczyłem i każdy ten etap, szczególnie na początku, to był dla mnie taki strach, żeby właśnie nie, żeby zrobić to odpowiedzialnie, żeby nie zepsuć tej ikony. No, zdaję sobie sprawę, że jest to przedstawienie osoby świętej. Ale jak to jest do sprzedaży, to musi parę tysiączków kosztować ładne. Tak jak powiedziałem, nie jest to do sprzedaży, ogólnie rzecz biorąc, ale no nie po to tu przyszedłem, nie wystawiam tutaj ikony na sprzedaż.